Hej wszystkim, z tej strony Łowca Much. Ostatnio trafił mi się wyjątkowo oporny gość do malowania i stwierdziłam, że przy okazji podzielę się z Wami tanim, skutecznym i szybkim patentem na pozbycie się plakatówek z różnych powierzchni, który wtedy odkryłam. Tego źrebaczka pokazywałam już w ostatnim filmiku z unboxingu. Od tego czasu zrobiłam już na nim wstępny prepping, ale na wiele dni po prostu utknęłam. A wszystko przez tę przeklętą białą breję na jego nogach. Najprawdopodobniej są to niskiej jakości farby plakatowe. Był to nieudany custom jakiegoś amatora. Brud nie do zdarcia. Chińszczyźnie nie podobała żadna demowa metoda, ale na szczęście, kiedy już zaczęłam tracić nadzieję, wpadłam na genialny środek, dzięki któremu usuniecie najbardziej uporczywe zabrudzenia i farby nie tylko z customów, ale także innych plastikowych powierzchni, ścian itd. Przy odrobinie ostrożności nie uszkodzicie także żadnego z elementów. Do dzieła! Potrzebny nam będzie oczywiście odpowiedni środek, o którym więcej powiem za chwilę, waciki lub płatki kosmetyczne oraz ewentualnie jakaś podkładka. Do większych powierzchni możecie użyć ścierki i szczotki. Jeżeli istnieje konieczność zmycia całej figurki, zabawa z wacikami nas po prostu zamęczy, a stara szczoteczka do zębów jeszcze może się przydać. Do tego warto zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej. Płyn bardzo szybko wyschrza skórę, a opary mogą być potencjalnie rakotwórcze, więc sami rozumiecie, załóżcie rękawiczki, maskę i najlepiej gogle ochronne do kompletu. Zabawa zabawą, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Nasączamy wacik płynem i zaczynamy w miarę delikatnie, ale stanowczo wycierać poplamione miejsca. W przypadku nóg odkryłam, że farba fajnie schodziła podczas takiego kręcenia wacikiem wokół kończyny. Czasami w trudno dostępnych miejscach, albo tam, gdzie warstwa tego chinola była bardzo gruba, przetrzymywałam mokry płatek przez kilkanaście sekund, po czym wracałam do ścierania. Ale pamiętajcie, że nie wolno dosłownie moczyć w tym środku konia. Wtedy istnieje ryzyko uszkodzenia samego tworzywa. Niektóre zagłębienia poprawiałam jeszcze igłą. I gotowe! Wreszcie będę mogła zabrać się za jego malowanie. Dopiero teraz widać jego prawdziwą wartość i grację. Już nie mogę się doczekać, żeby pokazać Wam za tydzień efekty. Ten magiczny środek to aceton. Ja kupiłam go w formie zmywacza do hybryd w lokalnym Lewiatanie. Butelkę 100 ml polowałam za około 5 zł. Tego typu produkty znajdziecie też w pierwszej lepszej drogerii i sklepie kosmetycznym. Aceton w większym stężeniu kupicie w dowolnym sklepie budowlanym. Czysty jest dwa razy mocniejszy, dlatego zalecam większą ostrożność i używanie raczej tylko w ostateczności. Jest to też środek łatwopalny, więc z daleka od ognia. Jeżeli poradnik był przydatny, klikamy łapeczkę w górę i subskrybujemy kanał. Z góry bardzo Wam za to dziękuję i do zobaczenia!